Szczęść Boże, Wioleta Czarnomska-Romańska. Witam Państwa i zapraszam na Informacje Dnia. Prezydent Andrzej Duda otworzył Dzień Polski na wystawie Expo w Astanie. To drugi dzień jego oficjalnej wizyty w Kazachstanie. Prezydent rozmawiał już z kazachskim przywódcą. Celem spotkania było zacieśnienie współpracy gospodarczej w najważniejszych dla gospodarek obszarach. Prezydent, otwierając Narodowy Dzień Polski na Expo w Astanie, mówił, że Polska w swoim pawilonie pokazuje osiągnięcia nawiązujące do tematu przewodniego kazachstańskiej wystawy. Jak mówił, pokazujemy w Kazachstanie wiele nowości dotyczących właśnie energii przyszłości. Pokazujemy w Kazachstanie zgodnie z tematem wiodącym Expo i przyjętym hasłem polskiej ekspozycji wiele nowości dotyczących energii przyszłości, a wśród nich m.in. czyste technologie węglowe, sposoby wytwarzania energii z biomasy, innowacje w maszynach górniczych, sposoby digitalizacji rynku energii, budynki przyszłości, czy wreszcie sposoby rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Prezydent podkreślił, że inteligentne i nowoczesne poszukiwanie źródeł energii ma ogromne znaczenie dla suwerenności energetycznej, którą można budować nie tylko w oparciu o posiadanie źródeł energii, ale także poprzez nowoczesne technologie. Andrzej Duda zaznaczył również, że Polska ubiega się o prawo do organizacji Expo w 2022 roku w Łodzi. Wierzę, że uzyska to prawo, ponieważ polska kandydatura została bardzo starannie przemyślana i przygotowana, a zaproponowany przez nas temat City Reinvented dotyczy uniwersalnych wyzwań, z którymi muszą się zmierzyć miasta na całym świecie. Aby miasta stawały się atrakcyjnym, przyjaznym i bezpiecznym miejscem dla swoich mieszkańców i odwiedzających, muszą stale się odradzać, odnawiać i rozwijać w oparciu o zasady społecznej współpracy. Podróż do Astany jest rewizytą polskiego prezydenta po tym, jak pod koniec sierpnia zeszłego roku Nursultan Nazarbajew przebywał w Polsce. Wówczas rozmowy koncentrowały się głównie na współpracy gospodarczej. Tegoroczna wizyta ma na celu dalsze pobudzenie tej kooperacji. Cieszę się, że dzisiaj dzięki aktywności pana prezydenta, dzięki też mojemu zaangażowaniu w to, żeby państwu ułatwić, żeby państwa zachęcić do tej wzajemnej kooperacji, do wymiany gospodarczej pomiędzy naszymi krajami. Zaczynamy wracać na tą dobrą drogę, na której nasze państwa były 3-4 lata temu. Kazachstan i Polskę na przestrzeni ostatnich 25 lat wiążą mocne więzi przyjaźni. Między naszymi krajami dynamicznie rozwijają się obecnie stosunki gospodarcze. Stale rośnie liczba polskich przedsiębiorstw, które działają w Kazachstanie. Para prezydencka spotka się dziś także z Polakami mieszkającymi w Kazachstanie. To bardzo często są kolejne pokolenia zesłańców. Obecnie w Kazachstanie 34 tysiące osób deklaruje polskość, a drugie tyle ma w rodowodach polskie pochodzenie. Dziś trzeci, ostatni dzień forum ekonomicznego w Krynicy. Wśród wielu spotkań i debat zaplanowano m.in. panel dotyczący bezpieczeństwa energetycznego. Prelegenci podejmą także temat dotyczący związków zdrowia z rozwojem gospodarczym. O zdrowiu dyskutowano także wczoraj podczas specjalnego forum ochrony zdrowia, które odbywa się w ramach forum ekonomicznego. Specjaliści z zakresu medycyny podzielili się swoimi doświadczeniami oraz zaprezentowali nowe pomysły zarządzania systemem zdrowotnym. Podczas wczorajszego dnia 27 Forum Ekonomicznego skupiono się na rozważaniach nad tym, czym w dzisiejszych czasach stała się polityka oraz czym być powinna. Dopóki polityka dla polityków jest pasją, to jest dobrze. Jeżeli staje się rutyną i tylko i wyłącznie myśleniem w kategoriach interesu własnego, dbania o swoją karierę polityczną, to zaczynają się problemy. Polityka to roztropna troska o dobro wspólne społeczeństwa. Rozmawiano także o tym, które pomysły i programy mają stać się napędem dla polskiej gospodarki. Chcemy budować firmy, wspierać firmy, tak by małe stawały się większymi, większe, jeszcze większymi, a te większe były czempionami, tymi największymi podbijającymi rynki światowe. Programy społeczne stają się programami, które napędzają polską gospodarkę. Program 500+ jest tego przykładem. Podczas dwóch dni forum odbyło się wiele paneli dyskusyjnych i rozmów na tematy związane z sytuacją gospodarczo-ekonomiczną. W tyglu różnych dyskusji, sprzecznych niekiedy poglądów, rodzą się najlepsze pomysły i życzyłbym organizatorom, żeby podejmowali najtrudniejsze tematy. Takie tematy zostaną poruszone
poruszone także podczas dzisiejszego dnia forum. W czasie sesji plenarnej prelegenci podejmą problem wynikający ze związku między zdrowiem a rozwojem gospodarczym. W dyskusji weźmie udział m.in. minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, a także szefowie resortów zdrowia Ukrainy i Litwy. Dyskusje obejmą także tematy związane z nowymi technologiami hybrydowymi i gazowymi, z bezpieczeństwem dostaw energii w krajach Trójmorza, z rozwojem edukacji i rynku pracy w Europie, a także roli Europy Środkowej i Wschodniej w obronie cywilizacji Zachodu. Komisja weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji zajmowała się wczoraj dziką reprywatyzacją kamienicy przy ulicy Marszałkowskiej 43. To kolejna warszawska nieruchomość, którą w niejasnych okolicznościach przekazano osobom podającym się za spadkobierców właścicieli. Prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz już po raz szósty została ukarana grzywną 3000 zł za niestawienie się na przesłuchaniu. Przypadkowo znaleziony na strychu przez właścicielki nieruchomości testament miał być dowodem wskazującym na prawomocne otrzymanie kamienicy przy Marszałkowskiej 43. Dwie kobiety mieszkające we Francji miały otrzymać ją od swojej ciotki Heleny Rosińskiej, której nieruchomość została przekazana przez prawomocną przedwojenną właścicielkę Janinę Grabowską testamentem ustnym. Pełnomocnikiem obu pań była mecenas Iwona Gerwin. Prowadziła ona całość spraw. Jedną z nich była również sprzedaż kamienicy jej krótkotrwałemu partnerowi życiowemu i ojcu jej dziecka, Adamowi Rudnickiemu. Moje bycie przy tej transakcji jest całkowicie przypadkowe i to jest absolutna pewna zbieżność niesłychana, że ja się tutaj pojawiłem, która jest przez niektórych dziennikarzy wykorzystywana w kontekście mojego brata. Ja znalazłem się przy tej transakcji tylko i wyłącznie dzięki pani mecenas Iwonie Gerwin, która była pełnomocnikiem państwa, pań spadkobierczyń. Przez nią zostałem namówiony do tej transakcji. Radny miasta stołecznego Warszawy Filip Frąckowiak na antenie telewizji Trwam mówił, że jest to człowiek, który swoimi zeznaniami za wszelką cenę starał się bronić interesów zamieszanych w proceder osób. Musi to być człowiek, który ma wiedzę, jak ważna jest to sprawa dla ogółu interesantów, biznesmenów, ludzi zarządzających Polską, być może pod dywanem, pozwolę sobie użyć takiego sformułowania, bez świadomości dla ogółu społeczeństwa, skoro warto narazić swoją prywatną, osobistą, rodzinną reputację, córki reputację. Jak ważne musi być dla tego człowieka to, co chroni, że oddaje mediom własną rodzinę, własną tajemnicę. Radny nawiązał także do kar finansowych nakładanych na prezydent miasta stołecznego Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz za nieobecność na przesłuchaniach komisji. Gronkiewicz-Waltz notorycznie nie płaci własnymi pieniędzmi pieniędzmi podatników, mieszkańców Warszawy za swoją promocję w internecie, za te kary prawdopodobnie również będzie chciała w ten sposób zapłacić, także za broniących ją adwokatów. Filip Frąckowiak zadał prezydent stolicy pytanie o listę prowadzonych przez nią postępowań administracyjnych, w których właściciele lub ich następcy prawni byli reprezentowani przez kancelarię, w której pracują zatrudnieni przez Hannę Gronkiewicz-Waltz adwokaci. To by oznaczało, że wilk broni stada owiec. To znaczy, że jest konflikt interesów, bo ci, którzy mają zarobić na tym skandalicznym, przestępczym procederze, jednocześnie udają obrońców ofiar tego procederu. O dalszym losie kamienicy zdecyduje komisja weryfikacyjna. Prokuratura wyjaśnia sprawę tajemniczego zdarzenia, które wydarzyło się w grudniu ubiegłego roku. Na pół godziny polscy kontrolerzy stracili możliwość monitorowania przelotów nad naszym krajem. Przed północą 16 grudnia 2016 roku w warszawskim Centrum Zarządzania Ruchem Lotniczym przeprowadzono testy awaryjnego zasilania elektrycznego dla systemów kontroli ruchu. Po odłączeniu instalacji miejskiej doszło do awarii wszystkich akumulatorów zapasowych. Tym samym przestały działać radary, a także system łączności radiowej i telefonicznej. Na pół godziny zamknięto polską przestrzeń lotniczą. Samoloty były zmuszone do omijania naszego terytorium, a na lotniskach doszło do opóźnień.
Prokuratura wyjaśnia, dlaczego nastąpiła całkowita awaria wszystkich akumulatorów. Na razie nie ma twardych dowodów, że mogło być to celowe działanie osób trzecich. Jednak brak kontroli mógł być wykorzystany do przemieszczenia się w polskiej strefie lotniczej nielegalnych jednostek. Należy też sprawdzić, czy nie doszło do testowania systemu przez obce służby. Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu oddalił wczoraj skargi Słowacji i Węgier na decyzję o obowiązkowej relokacji uchodźców przebywających w Grecji i we Włoszech. Zdaniem szefa polskiej dyplomacji z tej decyzji nie wyniknie nic dobrego dla Europy. Problem relokacji uchodźców wciąż pozostaje nierozwiązany. Unia Europejska grozi Polsce skierowaniem sprawy do Trybunału Sprawiedliwości, jeśli nasz kraj nie przyjmie uchodźców. Jednak zdaniem szefa polskiej dyplomacji Witolda Waszczykowskiego problem polega na tym, że osoby, które mamy przyjąć, nie są uchodźcami, a nielegalnymi migrantami. Wszystkich, którzy dotarli do Europy wtedy, potraktowano jako uchodźców. A my już wiemy, ponieważ myśmy próbowali podjąć próbę zrealizowania tej decyzji jakiś czas temu. Wysłaliśmy ludzi odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, potrafiących identyfikować tych ludzi. Okazało się, że to nie są uchodźcy, to są głównie migranci nielegalni, którzy przedostali się z odległych obszarów, niektórzy nawet z Ameryki Południowej. Co więcej, jak podkreśla minister, bardzo trudno ich zidentyfikować, jeśli chodzi o tożsamość, ponieważ mają wiele paszportów. Ponadto nie ma również chętnych na przyjazd do naszego kraju. Oczywiście nikt nie chciał dobrowolnie przyjechać do Polski, więc jak możemy to zrobić na siłę? Jak w XXI wieku instytucja taka jak Unia Europejska, która ma się za postępową, może zmuszać do, co to jest relokacja, eufemizm, do masowego przesiedlenia na siłę tysięcy ludzi z jednego obszaru do drugiego i jeszcze nakazywać takiemu państwu jak Polska, żeby ich trzymać na siłę. Broń Boże, nie pozwolić im podróżować po Europie, bo przecież wiedzą, gdzie są benefity socjalne lepsze niż w Polsce. Unia jednak nie da za wygraną. Jeśli państwa członkowskie, które nie wykonały decyzji o relokacji, nie zmienią swojego podejścia w najbliższych tygodniach, to powinniśmy wtedy rozważyć podjęcie ostatniego kroku w sprawie wszczęcia procedury dotyczącej Polski, Węgier i Czech do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Odpowiedź polskiego ministra spraw zagranicznych na te stwierdzenia jest jednoznaczna. Będziemy się bronić, bo bezpieczeństwo polskie jest ważniejsze niż tego typu decyzje, nierozważne decyzje instytucji europejskich. Korea Północna wciąż prowokuje, obiecując Stanom Zjednoczonym więcej paczek z prezentami. Minister Spraw Zagranicznych Chin wzywa Radę Bezpieczeństwa ONZ, by ta w trybie pilnym zareagowała na niedzielną próbę nuklearną Pjongjangu. Polityk zastrzegł jednocześnie, że sankcje i presje są tylko połową rozwiązania. Chiny są jednym z najbliższych sojuszników władz w Pjongjangu i odbiorcą 90% eksportu Korei Północnej. Dysponują też prawem weta w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, gdzie trwają obecnie konsultacje nad projektem nowej rezolucji wobec Korei. Projekt, jaki USA rozesłały do pozostałych członków Rady, zakłada embargo na dostawy paliw dla Korei Północnej, w tym ropy naftowej, produktów pochodnych oraz gazu skroplonego, a także zakaz eksportu północno-koreańskich produktów tekstylnych oraz zamrożenie aktywów przywódcy Korei Północnej. Ponadto w projekcie przewidziano zakaz zatrudniania i opłacania obywateli Korei Północnej pracujących za granicą, których pensje częściowo im odbierane stanowią znaczące źródło dewiz dla komunistycznego reżimu. USA liczą na przyjęcie tej rezolucji do poniedziałku. Rosja wyraża wątpliwości, czy decyzja ma rzeczywiście zapaść tak szybko i kwestionuje przydatność nowych sankcji wobec Korei w sytuacji, gdy dotychczasowe są łamane. Prezydent Rosji Władimir Putin uważa, że Korea Północna traktuje posiadanie broni jądrowej za jedyny sposób swojej obrony. Rosyjski przywódca zgodził się z oceną, że rozwój programu nuklearnego Pjongjangu wywołuje niepokój. Niszczycielski huragan wielkości Polski, który wczoraj przeszedł nad Karaibami, osiągając maksimum w 5-stopniowej skali, dotarł wieczorem na terytorium Portoryko i Dominikany. Na Karaibach zginęło 7 osób. W oczekiwaniu na huragan Kuba ogłosiła stan pogotowia alarmowego. Irma to jeden z najsilniejszych huraganów w historii Stanów Zjednoczonych. Siła wiatru osiąga 300 km na godzinę. Niestety huragan nie zwalnia i nie daje spokoju mieszkańcom wysp położonych na Atlantyku.
Puste półki w sklepach, zabarykadowane okna i drzwi. Mieszkańcy zagrożonych terenów robią wszystko, by zabezpieczyć siebie i swoje domostwa przed śmiercionośną siłą. W Portoryko doszło do zerwania linii wysokiego napięcia. Niemal połowa mieszkańców wyspy jest pozbawiona prądu. Doszło do powodzi i lokalnych podtopień. Ludzie starają się nie opuszczać swych domostw i schronów. Modlę się z całych sił i proszę Boga o spokój. Docierają już także pierwsze informacje o skali zniszczeń spowodowanych przez Irmę. Położona na północy francuska część wyspy San Martin została zniszczona w 95% po przejściu huraganu. Według wstępnych szacunków życie straciło 6 osób. Je vous remercie pour votre attention en vous redisant combien. Stoimy obok siebie z tymi, którzy w oddalonym o kilka tysięcy kilometrów kraju stracili wszystko, za tymi, którzy w kontynentalnej Francji, jak i w innych miejscach żyją w strachu. Cały kraj stoi razem z nimi, a wszystkie służby publiczne są zmobilizowane do niesienia pomocy. Niepokój panuje także na Haiti. Prawdopodobnie huragan dotrze też do nas. Żyje tutaj 200 osób. Nasze namioty nie są w dobrym stanie, nie mamy pieniędzy na ich naprawę. Chcę, żeby prezydent nam pomógł, ponieważ nie jesteśmy gotowi na tę burzę. Nie mam gdzie iść, muszę tu zostać. Będę żyć albo umrę w zależności od tego, jak ta burza w nas uderzy. Mam nadzieję, że Bóg zechce nam pomóc. Centrum do spraw huraganów podkreśla, że w rejonach, do których zbliża się Irma, należy jak najszybciej poczynić przygotowania, by chronić ludzkie życie i zminimalizować zniszczenia. Jest to akt natury, nie mamy nad tym kontroli. Oczywiście stale monitorujemy sytuację. Wszystko jest w rękach ludzi. Na bieżąco wysyłamy informacje na temat huraganu za pośrednictwem mediów, które są naszymi sojusznikami w tej walce i które pozwalają nam dotrzeć do całego kraju i poinformować ludzi o tym, co może się zdarzyć. Jest jeszcze za wcześnie, by stwierdzić, czy huragan uderzy w kontynentalne Stany, ale prognozy wskazują, że w weekend może się zwrócić w kierunku Florydy. Przygotowujemy się na nadejście huraganu, aby dokładnie powiedzieć, gdzie uderzy. Niezwykle ważne jest, aby wszyscy mieszkańcy uważnie obserwowali tę niesamowicie niebezpieczną burzę. Meteorolodzy ostrzegają, że żywioł nazywany monstrum może zrywać sieci energetyczne, powalać drzewa i zrywać dachy z domów. Opady mogą sięgnąć do 25 cm, a wysokość fal do 7 metrów. Co więcej, mogą wystąpić lawiny ziemne i tak zwane błyskawiczne powodzie. I na teraz to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę miłego dnia. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Milena Laskowska. Zapraszam na prognozę pogody. Dziś nad południową i zachodnią Europą pogodnie i bez deszczu. Nad pozostałym obszarem dużo chmur i przelotnie popada. Najchłodniej w Warszawie około 16 stopni, a najcieplej w Madrycie 31. I spójrzmy na mapę naszego kraju. Dziś na północy zachmurzenie całkowite z okresowymi opadami deszczu. Miejscami może intensywnie popadać. Więcej przejaśnień na Dolnym Śląsku. Temperatura maksymalna od 15 stopni na północy do 18-19 na południu. Będzie wiał umiarkowany wiatr z zachodu, a ciśnienie będzie się wahać i wyniesie 1009 hektopaskali. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę dobrego popołudnia.